Witajcie moi kochani, ja nazywam się Lili, a mój kanał to Mistyczny Ogród Terota. Dzisiaj spotykamy się kolejny raz, by porozmawiać o numerologii. Bardzo chciałabym Wam pokazać, ile możliwości numerologia Wam daje. Mamy tyle różnych gatunków numerologii, że naprawdę dla każdego jest coś, co może być ciekawe, fajne, interesujące. Możemy wyliczać sobie tutaj imiona, nazwiska, nazwy firmy, nazwy ulicy, nazwy szkoły, wszystko po prostu, co tylko chcemy. Możemy sprawdzić sobie, jak wibruje dany wyraz dosłownie także, prawda? Czyli to tutaj nie koncentrujemy się tylko na numerologii klasycznej, gdzie będziemy mówić oczywiście o tych wyliczeniach, które pewnie już troszeczkę znacie, ale będziemy sobie poszerzać to, słuchajcie, wiedzę w kolejnych filmikach o numerologię chińską, numerologię gematryczną, innymi słowy gematricon, także o numerologię wedyjską, no oczywiście o numerologię kabalistyczną. Dobrze, no to zaczynajmy moi kochani. Bardzo chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak wyliczamy liczbę duszy, inaczej liczbę serca. Żeby wyliczyć właśnie liczbę duszy, napiszemy sobie tutaj liczba duszy. Niektórzy też mówią liczba serca, dlatego ja Wam tutaj zapiszę obie nazwy, żeby Wam łatwiej było później, słuchajcie, szukać tych informacji w internecie. Dobrze, i teraz skorzystam znowu z mojej daty urodzenia, 20 kwiecień 1977 rok. Tak, i teraz tak, ja z tej daty mojej mam wibrację 38/11/2. I teraz słuchajcie, żeby wyliczyć liczbę duszy, powinniśmy się skoncentrować na tych cyfrach prostych, czyli biorę pod uwagę cyfrę 2. Więc moją liczbą przeznaczenia albo liczbą drogi życia jest właśnie w prostym wyliczeniu 2. Oczywiście jest tu cyfra mistrzowska 11 i w wielu przypadkach nie redukujemy tej cyfry, natomiast jeżeli chodzi o te wyliczenia takie głębsze, już to musimy przeredukować, ponieważ bierzemy pod uwagę tylko cyfry od 1 do 9, więc bierzemy sobie 2, tak? To jest cyfra, tak jak mówiłam, liczba drogi życia. Teraz, żeby wyliczyć liczbę duszy w numerologii klasycznej, musimy najpierw jeszcze wyliczyć sobie, to się nazywa nam klucz wcielenia, słuchajcie. Tak. I teraz jak, słuchajcie, wyliczamy klucz wcielenia? Klucz wcielenia wyliczamy dodając dzień, czyli tutaj w moim przypadku 28, tak, czyli dodajemy, słuchajcie, dzień do miesiąca, czyli tutaj mamy cyferkę 4. I z tego sumowania wychodzi nam tutaj 32 i to znowu, słuchajcie, sumujemy do cyfry prostej, wychodzi nam 5. Czyli klucz wcielenia w moim przypadku nosi wibrację liczby 5. I teraz, żeby wyliczyć liczbę duszy, innymi słowy liczbę serca, musimy teraz sumować właśnie liczbę drogi życia, która w moim przypadku po sumowaniu do cyfry prostej to jest 2 i dodajemy do tego właśnie liczbę wcielenia, czyli 5, tak? I liczba mojej duszy, innymi słowy liczba serca, to jest cyferka 7. I to jest, słuchajcie, numerologia klasyczna. Moi kochani, nagrywam tą drugą część jeszcze raz, bo wkradł mi się tam jakiś błąd, przepraszam bardzo, nagrywałam to zbyt późno, chciałam za dużo na raz Wam powiedzieć i po prostu chyba ze zmęczenia pomieszałam dwa systemy numerologiczne, nazywając je po prostu błędnie. Chodzi tutaj o to drugie wyliczenie właśnie z imienia, które otrzymujemy przy narodzinach. Ja tutaj skorzystam z przypadkowego imienia, to znaczy imienia, które ja używam tu na kanale, tak? Natomiast u Was bardzo chodzi o to, żeby to było to imię, które zostało Wam nadane przy narodzinach i którego używacie, tak? To jest bardzo ważne, że po prostu wasza dusza jakby wibruje z tym imieniem, a to imię z waszą duszą, to współgra wszystko ładnie, ponieważ jest to bardzo delikatna energia, bardzo delikatna esencja, taka subtelna energia naszej duszy, naszego serca, dlatego wyliczamy tutaj z samogłosek. Ja wam te samogłoski tutaj szybciutko napiszę. Mamy E, U, I, A, O. Oczywiście, jeżeli macie polskie samogłoski O, E, to tutaj jak najbardziej, czy U zamknięte, to wtedy korzystacie sobie z O. I teraz jak wyliczamy? Opuszczamy po prostu kompletnie w tym wyliczeniu spółgłoski, czyli w tym przypadku mamy tylko jedną literkę, tak? Resztę opuszczamy i wychodzi nam tutaj wibracja 9. I powiem wam, moi kochani, że fajnie jest sobie w ten sposób poszerzać wiadomości. Ja nie będę po prostu nazywać tego drugiego tu systemu numerologicznego, ponieważ są tutaj na ten temat różne kontrowersje, że tak powiem, i to właśnie sobie przypomniałam, dlatego nie będę tego nazywać jakkolwiek. To jest po prostu jeden ze sposobów wyliczenia numerologii z naszego imienia, tak? Czyli to, jak na poziomie duszy wibruje nasze imię. Natomiast w kolejnym filmiku nagram wam jeszcze, słuchajcie, szerszy materiał dotyczący wyliczania właśnie imion, nazw w gematriconie, czyli w kalkulatorze gematrycznym, i tam już będziemy mieć szerszy podział, ale to w kolejnym materiale. Dobrze, moi kochani, czyli mamy liczbę duszy wyliczoną na dwa sposoby. Tutaj cyfrowo z naszej daty urodzenia, prawda, i z imienia. Dobrze, tyle na dzisiaj, nie będę tego przedłużać. Jeszcze raz przepraszam za pomyłkę. W kolejnym materiale nagram wam właśnie dokładnie już na temat kolejnych form wyliczeń, kolejnych rodzajów numerologii. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.